Dobranoc. Witam Państwa w naszej objazdowej klinice odwykowej, w której w ramach zajęć dodatkowych uczymy się chirurgii. Dziś zajmiemy się leczeniem kamieni nerkowych. Siostro, poproszę o zdjęcie pacjenta. Znakomite! No dokładnie. Jak wiadomo, kamienie nerkowe to bardzo bolesne schorzenie, szczególnie dla mężczyzny, który jest mężczyzną. Przystępujemy do leczenia. Na zachodzie stosuje się metodę rozbijania kamieni za pomocą ultradźwięków. Niestety my nie zastosujemy tej nowatorskiej i kompletnie bezbolesnej metody. A dlaczego? Dlatego, że potrzebuję kamieni do mojego ogródka japońskiego, a ultradźwięki niestety rozbijają kamienie na drobny mak. Siostro, proszę przygotować sikacza. Zrobimy to tradycyjną metodą. Pacjent spojony dużą ilością płynu moczopędnego sam urodzi kamienie. Znakomicie! Pacjent spojony, przygotowany do porodu. Siostro, proszę odebrać poród. Wyjaśnię Państwu, dlaczego siostra odbiera poród, a nie ja. Dlatego, że jest kobietą, a to kobiety rodzą, prawda? Poza tym ja byłem obecny tylko przy jednym porodzie, swoim własnym. Miałem wtedy zamknięte oczy i nic nie pamiętam. Siostro, czy poród się udał? Znakomite kamienie! No proszę, tutaj jest nieoszlifowany diament. Świetnie nadadzą się do mojego ogródka japońskiego. Świetna robota, siostro. W takim razie nie pozostaje nic innego, jak wybudzić pacjenta z narkozy. No już, zabieramy się. Panie doktorze, to jest chłopczyk czy dziewczynka? To się jeszcze okaże. Dziękuję, do widzenia. Zapraszam za tydzień. Szczęśliwego nowego roku. Siostro, ilu jeszcze mamy pacjentów na dziś? 45. Czego to się nie robi, żeby mieć świetny ogródek japoński? Ale tu siostra zwróci uwagę. To dla siostry. Ten nieoszlifowany diament. Proszę Państwa, mam komunikat. W ramach programu osiągnąłem najwyższy szczebel kariery. Zostałem generalnie prezesem, dyrektorem naczelnym. Jak Państwo widzą, no cóż, no nie wyszło mi to na dobre. Miałem wszystko, ale jednak okazało się, że zostałem z niczym. Nawet bez toreb. Nawet po prostu goły. Jak Państwo widzą, także cóż, no co mogę powiedzieć. Chyba wywaliła mnie konkurencja po prostu. Drodzy Państwo, zaliczyłem bolesny upadek, ale pozwolił mi on wznieść się na wyżyny moich umiejętności. Dzięki temu nauczyłem się na własnych błędach, czego mam nie robić, a co mam robić. Poszedłem po rozum do głowy i kupiłem tanio, po kosztach, swoją własną, prywatną telewizję, w którym ja decyduję, co kto ogląda, kiedy i o jakiej porze. Dlatego zapraszam za tydzień na kolejny odcinek wspaniałego programu Kain Problem! Proszę Państwa, tego programu nie będzie.
jeśli nie będziecie państwo płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego. Więc płaćcie go. Błagam!